Już. Pięć świateł zgasło. Ruszyli Red Bull na pierwszej pozycji. Xavus już poza torem. Możemy zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Xavus już na trzeciej pozycji. Ależ tam Agi odstrzelec wystrzelił się już jak z katapulty. Alfa Romeo na właśnie trzeciej pozycji. Haas, Xavus i SK walczą bok w bok. Lekko wypchnięty mógł być kierowca z białego bolidu. Którego białego? Bo tu z przodu mamy dwa białe. Z tego bardziej białego. Okej, dobra. No i mamy AG strzelca i Xavusa, chociaż znowu SK gdzieś się tutaj wciska. Tak. Niesamowite. A Lordzik zobacz, jak blisko kokosza jest, tak. Chociaż tutaj, tam troszeczkę Xavus, miałem wrażenie, że szybciej przejechał Cops. W tej chwili Makos and Beckett. Blisko jest bardzo McLaren Haasa. I zobaczymy, czy będzie chciał gonić swojego kolegę Xavus. Wychylał się, ale jednak odpuścił tutaj Ferrari Lumbara. Ewidentnie chce, ale nie może. Czegoś tutaj brakuje, ewidentnie, w jeździe Lumbara. No, musi jak najszybciej się pozbierać, no. Bardzo, bardzo, bardzo chcę go wyprzedzić, ależ teraz od zewnętrznej Xavus! Niestety nie zauważę, ale Lordzik cały czas zbliża się do kokosza, wychyla się w tej chwili Ferrari i dokonuje tego ataku. Kokosz po zewnętrznej się broni jak Charles Leclerc na Perezie w 2022 roku i nie tylko. Nie, dałoby mu to przewagę, odładowałby sobie troszeczkę DRS-u, ale widzimy, że kokosz nie chce się patyczkować wcale, i wyprzedza. Tutaj pojechał bez baterii AG strzelec i bezproblemowy manewr w tej chwili McLarena. Widać, że szanują się chłopaki, także raczej tutaj bezproblemowej żadnej walki nie będzie. Ani bezkontaktowej oczywiście. Kubik z kolejnymi 3 sekundami. SK zamienił w tym momencie za Getstrelca. Zobaczymy, co zrobi z nim. Czy wyprzedzi Xavusa? Xavus, defensywna linia i od zewnętrznej w tej chwili SK911 wyprzedza Xavusa. Piękny manewr. Bardzo ładnie. Ależ teraz tam... Ujojoj, zarzuciło kierowcą Haasa. Tylko nie jestem pewny, czy to był kontakt... Tak, czy to był... Znaczy Darek Kubiksa, przepraszam. Będzie to Cops atak. Ależ sweetback! Dariusz Pożelski, no tutaj... Naprawdę doświadczenie zagrało rolę. No i pokazał Darek moc swojej strategii oraz swoje Kubiksa jakże świetne umiejętności spin Kubiksa. Wróconego Williamsa. No cóż, Xavus samotnie. Tym razem strzelec nie pojechał razem z nim. Ostatnią prostą. Kogoż w tej chwili? Zwycięży wyścig i najszybsze krążenie jest DRS, jest slipstream. Pytanie, czy Lumbar będzie też odpuszczał na te 3 sekundy? Odpuszcza. Tak, odpuszcza. Chcę dać to podium Lordzikowi. Czy będzie najszybsze krążenie? Jest najszybsze krążenie. I to bardzo mocno poprawione. Lumbar na trzeciej pozycji. Strzelec dojeżdża nam na czwartej. Dobry wynik. Kierowcy Alfa Romeo. SK nam wjeżdża na piątej pozycji. Xavus
wchodzi ostatni zakręt, wyjeżdża z niego. Jest na szóstej pozycji Mariusz Pożarski. Kończy na siódmej. Kubik z nam dojedzie na ósmej. Lecz my jeszcze zobaczymy na kary, czy on spadnie. On nie spadnie. Czyli on zaliczy swój wyścig. Kończy swój wyścig na pozycji numer 8. Jeszcze ostatni Red Bull. Tam wjeżdża na prostą start meta i zakończył trzecią.